Witam Cię, Jacku. Witam Cię, Michale. Dziękuję Ci bardzo, że zdecydowałeś się wystąpić na moim kanale. Mi jest również bardzo miło i chciałem wziąć w tym udział. Jak zaczyna się Twoja historia? Może zacznę od tego, że w zakładach karnych przesiedziałem 18 lat, z tego 15 lat przećpałem. I tak naprawdę moje problemy zaczęły się w momencie, gdy zacząłem dorastać. Znaczy dorastać, praktycznie w szkole podstawowej. Zawsze mi imponowało coś takiego, żeby się gdzieś pokazać, żeby być docenionym, uznanym. I w miejscu, w którym mieszkałem, w Trzebnicy, obok, na moim podwórku, było takie podwórko, gdzie mieszkało dużo osób, którzy byli po zakładach karnych, byli to recydywiści. Oni bardzo szybko mnie zaakceptowali ze względu na moje postawy, jakie ja miałem. Ja umiałem się zawsze odnaleźć, lubiłem się, byłem człowiekiem, który lubiał się bić, lubiał po prostu rozrabiać, lubiał być takim gdzieś zawsze w centrum zainteresowania. Uważałem, że taka moja postawa, że to ludzie będą się mnie bali, że ja będę miał jakiś autorytet, jakąś pozycję. I oni bardzo szybko mnie zaakceptowali. I ja w tym wszystkim zaczynałem się odnajdywać, tym bardziej, że częstowali mnie alkoholem, częstowali mnie tam jakimiś różnymi rzeczami. Wykorzystywali też mój wiek, który miałem, dlatego że jako małoletni to zawsze mówili mi tak: słuchaj, małolat, ty jak ciebie złapią, to tobie nic nie zrobią. Więc ja chodziłem, kradłem. Oczywiście wiadomo, że oni z tego korzystali, ja byłem tylko narzędziem w ich rękach. Oczywiście to ja to zrozumiałem dopiero po iluś tam latach, ale wtedy mi to imponowało, dlatego że byłem akceptowany przez nich, w nich się naprawdę odnajdywałem, dobrze się czułem. Szybko zacząłem pić alkohol. Później w moim życiu pojawiły się narkotyki. Na początku były jakieś tam kleje, wąchałem gdzieś kleje po różnych tam jakichś dziwnych miejscach, takich kryjówkach gdzieś jakieś swoje miałem, wąchałem te kleje. Wiadomo, to się wiązało z tym, że opuszczałem się w szkole. Szkół nie kończyłem dlatego, że po prostu nie miałem frekwencji, ja nie chodziłem, bo ja potrafiłem mieć dobre oceny z różnych przedmiotów, bo jakieś tam potrafiłem się może nie to uczyć, ale po prostu przyswajałem sobie wiedzę. Aczkolwiek z tego po prostu nie korzystałem, bo wolałem sobie i żyć swoim życiem. Nie? Jacku, jak wyglądał Twój rodzinny dom? Miałem bardzo dobry dom. Mój ojciec i moja mama, nie mówię, że nie było alkoholu. W domu był alkohol. Ja myślę, że tak jak w większości rodzin, tak? Alkohol był, ale nie było tam jakiegoś alkoholizmu takiego, który by doprowadzał, że ta rodzina była zdegradowana, że ojciec przepijał pieniądze czy coś takiego. Nie, absolutnie. Nic takiego nie było. Mama była bardzo zawsze była za mną, nawet mimo tego, że ja gdzieś tam sobie rozrabiałem. Tak samo ojciec, choć ojciec wtedy tego też nie rozumiałem. Myślałem, że ojciec jest taki jakiś, wydawał mi się zimny, że nie potrafi okazać mi miłości jako dziecku, aczkolwiek troszczył się o mnie. Zawsze to byłem jego najstarszym synem, więc wiadomo, jak facet ma chłopaka, to chce wszystko dla niego jak najlepiej. Ale ja później to zrozumiałem po jakimś czasie, że mój ojciec po prostu przechodził też przez ciężkie życie. On wychował się na wsi, to były czasy powojenne, on od dziecka po prostu pracował w polu i takiej miłości, jakiej doznawał on taką samą mi okazywał. Była to taka, powiedzmy, twarda miłość. Ja zrozumiałem to bardzo, bardzo późno, kiedy któryś raz już siedziałem w więzieniu i ojciec powiedział mi w ten sposób, że rozumiem to, że ukradłeś, że w porządku, że zrobiłeś to raz, a zrobiłeś to drugi, trzeci raz. Mówi, jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, mówi to, ja nigdy cię już nie odwiedzę w więzieniu. Tak było, później siedziałem jeszcze wiele lat w więzieniu i jego noga już nigdy u mnie nie powstała. Ale pamiętam, jak moja mama przyjeżdżała na widzenia.
Proszę. I mówiła mi, że ojciec mu przyjechał i zapłakany płakał. Ja mówię, a co się stało? Mówię, bo przyjeżdżał do więzienia, a ty tam siedziałeś. Dlatego wiem, że po prostu mnie kochał, ale dał mi obietnicę i jej dotrzymywał. Ale sam z tego powodu cierpię. Ale mówię, ja to zrozumiałem dopiero po latach, gdy gdzieś moje życie się zmieniło i tak spojrzałem na te życie z innej strony, to wiedziałem, że naprawdę mnie kochał i po prostu okazał mi taką miłość, jaką potrafił. Takie jak myślę, takie jakie doznał, taką on mi pokazywał. Na pewno chciał, żebym był inny. Mój ojciec na przykład zawsze polował i chciał, żebym ja też został myśliwym, gdzie zawsze brał mnie na te polowania. Razem żeśmy spędzali naprawdę bardzo fajny czas, bo to też w którymś tam okresie mojego życia stało się też jakąś moją pasją. Jeździłem z nim na polowania. Też chciałem kiedyś polować, być myśliwym, tak jak i on. Ale przez to, że prowadziłem takie życie, jakie prowadziłem, to nigdy do tego nie doszło. Byłem karany, tak? I myślę, że to ojca też bardzo bolało. Ale on nie potrafił zrozumieć jednej rzeczy, że jak można na przykład kraść, pać, handlować narkotykami, robić takie rzeczy innym ludziom. On powiedział, mówi, Jacek, ja rozumiem, że może mogłeś się gdzieś z kimś pobić, mogłeś kogoś pobić i za to pójść do więzienia, bo tu różne rzeczy się zdarzają, mówi, ale ja nie rozumiem, czemu takie rzeczy akurat robisz, takie rzeczy, które po prostu to jest takie zło, którego on po prostu nie potrafił zrozumieć. On rozumiał, jesteś facetem, możesz się z kimś pobić, no różnie bywa, na zabawach, na dyskotekach, gdzieś mogło do takich rzeczy dojść i jeszcze bym to zrozumiał, a dlaczego ty takie rzeczy robisz, nie? I ja nie wiem, czy on mi tego nie wybaczył, ale na pewno wiem, że na pewno go strasznie bolało. I nie mógł się z tym jakoś z tym pogodzić, nie? Że po prostu robię takie rzeczy. Bo on od siebie robił wszystko, co mógł, nie? Żeby to moje życie wyglądało inaczej. A ja po prostu wybrałem sobie swoją drogę, nie? Jacku, czego takiego dopuściłeś się, że po raz pierwszy znalazłeś się w więzieniu? Po raz pierwszy trafiłem do więzienia za kradzież z włamaniem. To był mój pierwszy raz. I najdziwniejsze było to, że ja w jakiś sposób nie przestraszyłem więzienia. Bo ale zanim trafiłem do więzienia, trafiłem też wcześniej do zakładu poprawczego. Tak? I to też było za kradzież z włamaniem. I ja w tym, będąc w tym poprawczaku, tak naprawdę niczego dobrego się nauczyłem. Dlatego, że trafia się w miejsce, w które jest to miejsce, gdzie wszyscy tak naprawdę chcą się szkolić w przestępstwach. Tam nikt nie da ci dobrej rady. Tym bardziej, że to były czasy, jakie były to czasy jeszcze komuny. Wychowawcy, którzy nad nami czuwali, to jedyny system, jaki był wychowawczy, to była perfazja i przemoc. Było to po prostu bicie, jakieś różne kary wymyślane, że po prostu, nie wiem, normalni ludzie by nie wymyślali takich kar, jak wymyślali wychowawcy, a najczęściej było to po prostu przemoc. Było to bicie, czy pałką, czy jakimiś grubymi listwami, czy nawet z pięści. I to też powodowało we mnie to, że ja byłem coraz bardziej zatwardziały. Ja czułem straszną nienawiść do tych ludzi i zacząłem też oskarżać cały system tych wszystkich ludzi, którzy mnie otaczają, że to jest przez nich. Ja nie dostrzegałem swojej winy w tym wszystkim, tylko uważałem, że to przez nich i ja jeszcze bardziej w tym wszystkim się zatwardzałem. Czułem straszną nienawiść do policji, do tych wszystkich służb więziennych, tych wychowawców z poprawczaka. I gdy później właśnie trafiłem do więzienia, to ja tego więzienia się tak naprawdę w ogóle nie wystraszyłem. Ja już jakbym byłem przygotowany na to wszystko. I w więzieniu bardzo szybko się potrafiłem odnaleźć. Zresztą ja miałem taki charakter, że w każdym miejscu, w którym nie byłem, a szczególnie w takich miejscach, zawsze się szybko odnajdywałem. Tak jak mówiłem, lubiłem się bić. Ja nie byłem człowiekiem, który się boi, tylko po prostu twardo stawiałem na swoim. I tam, gdzie ja byłem, to jest moje miejsce, ja tu rządzę, ja tu króluję. Mówię, wyszłem, za chwilę znowu trafiłem do więzienia i najgorsze było to, że później z dnia na dzień te przestępstwa były coraz gorsze, coraz większe, coraz bardziej brutalne, bo później zacząłem się dopuszczać już napadów na ludzi, napadałem, biłem ludzi, zabierałem pieniądze. Był czas w moim życiu, że odbierałem pieniądze ludziom, jeździłem, ściągałem haracze i najgorsze było też w tym wszystkim to, że wszystkie najbrutalniejsze przestępstwa, jakie popełniłem zawsze pod wpływem narkotyków. Była to najczęściej amfetamina. I to po prostu, te narkotyki wyzuły mnie z wszelkich jakichś takich ludzkich odruchów.
dla mnie się nie liczyło nic. Nie liczyła się dla mnie moja rodzina, dziecko, które mi się później urodziło, moja mama, mój ojciec, cała moja rodzina, nawet moja jakaś dalsza rodzina, która tam gdzieś mnie otaczała. Wiele z tych osób chciało mi naprawdę pomagać. Dla mnie się to już nie liczyło. Ja byłem po prostu, narkotyki stłumiły we mnie w ogóle jakiekolwiek ludzkie odczucia. Ludzkie życie się dla mnie nie liczyło. Nie liczyłem się z ludźmi w ogóle. Dla mnie mógłbym zabić człowieka i nie zrobiłoby to na mnie, myślę, jakiegoś większego wrażenia. Były takie stany, że po prostu było mi to całkowicie obojętne. Nie? I był taki też moment później w moim życiu, w tym więzieniu, że uważałem, że już nie ma dla mnie żadnej przyszłości. Więc skoro nie ma dla mnie żadnej przyszłości, więc zacznę sobie układać życie jako przestępca. I zaczęło się coraz bardziej. Coraz większe przestępstwa, większe układy. Czego takiego najgorszego, jak pamiętasz, się dopuściłeś? Nie odpowiem ci na to pytanie. Na to pytanie ci po prostu nie odpowiem. Z różnych względów, ale z jednego względu, że po prostu jest mi samemu za to wstyd, że byłem w stanie dopuścić takich rzeczy. Jest to pytanie, na które nie chcę odpowiadać. Mogę ci powiedzieć, że taką jedną rzecz, gdy jeździłem odbierać pieniądze, najczęściej byłem pod wpływem amfetaminy. I gdy wchodziłem do mieszkania, gdzie miałem odebrać te pieniądze, to potrafiłem pierwszą rzeczą, jaką robić, to włączać żelazko, żeby wyprasować koszulę, tylko że nie na desce do prasowania, tylko na tym człowieku, z którego miałem zabierać pieniądze. I bardzo często było tak, że wracałem do domu po jakichś tam nocnych melanżach. Rano się budziłem. Całe moje ubranie było często we krwi. Moje ręce były poobdzierane. Ja nie miałem na sobie żadnego siniaka, więc mogłem się go domyśleć, co się stało. I najczęściej się dowiadywałem później, gdy wychodziłem na miasto, co narobiłem. Że ktoś leży w szpitalu, kogoś zabrała karetka. Będąc pod wpływem tych narkotyków, nie pamiętałeś o tym, co dokładnie się stało często? Różnie było. Pod wpływem narkotyków to, co robiłem, pamiętałem. Tylko, że do tego dochodził później alkohol i gdy się upijałem, to już wtedy bardzo często upijałem się do nieprzytomności, wtedy nie pamiętałem. Ale większość z przestępstw, które robiłem, najgorsze było to, że robiłem to brutalnie z premedytacją. Byłem świadomy tego, co robię. Więzienie nie jest miejscem, myślę, że gdzie powinni siedzieć ludzie. Tam nie ma nic dobrego. Jedyne, czego możesz się tam dowiedzieć, to tylko jak stać się lepszym przestępcą. Resocjalizacja, o której jest mowa, istnieje tylko po prostu na papierze. Nie ma jakiejśkolwiek resocjalizacji. Jest to po prostu niemożliwe. Choćby nawet z prostego powodu. Jeżeli na jednym oddziale siedzi 100 osób, jest jeden funkcjonariusz, a na całym pawilonie siedzi 400 osób na czterech oddziałach i jest tylko jeden psycholog. To choćby, nie wiem jak ci ludzie się chcieli starać, to nie są w stanie pomóc nikomu. Ale tym bardziej środowisko, które jest, wywiera na tobie presję. Jeżeli okażesz jakąkolwiek słabość, to zostaniesz stłamszony. Nie można w więzieniu okazywać słabości, że jesteś słabym człowiekiem, że dajesz, że tak za przeproszeniem mówię, dmuchać w kaszę. Bo jeżeli pokażesz, że jesteś słabym człowiekiem, to po prostu w więzieniu zostanie zniszczony. To jest takie błędne koło. Błędne koło, dokładnie. A jakim człowiekiem w tym więzieniu był Jacek? Do pewnego momentu byłem człowiekiem, który wszystko, co zdobywa, zdobywa własną pięścią. Bo nie było innej możliwości. Jeżeli sobie nie wyrobisz pozycji, autorytetu, to w więzieniu będziesz miał źle. Musi sobie wyrobić autorytet i pozycję, a to się nie wyrabia w inny sposób, jak przez brutalność.
były sytuacje. W więzieniu najczęściej wszystkie sprawy zawsze są załatwiane na łaźni, dlatego że wtedy wszyscy schodzą razem. Nie ma personalnie tak funkcjonariusza przy tobie. On gdzieś tam jest, ale to wiadomo, że on pewnych rzeczy nie widzi. I pewne rzeczy załatwiają się na łaźni. Często było tak, że z łaźni nie wszyscy wracali. Byli wynoszani po prostu, byli pobici. Czy tam, nie wiem, pocięci nożem. Jak często spotkałeś się tam ze śmiercią? Dość często. Dość często. Ludzie umierali, ale też i po prostu były załatwiane różnego rodzaju porachunki. W więzieniach jest to nagminne. Dlatego, że nikt nie jest nikogo w stanie upilnować. Tym bardziej, że bardzo często frustracja w człowieku i niemoc, to, że jest zamknięty, w człowieku potęguje taką po prostu złość, agresję. I nieraz nie trzeba nic wiele. Po prostu wystarczy jedna iskierka, żeby coś wybuchło. Był taki czas, pamiętam, że w więzieniu było niesamowite przepełnienie, to było wtedy w zakładzie karnym w na celi, w której powinno siedzieć 3 osoby, siedziało u nas 8 osób. Wszyscy mają różne charaktery, każdy ma własny problem. To kogoś dziewczyna zostawiła, to ktoś na widzenie nie przyjechał, to wypiski nie zrobili. Po prostu może się to wydawać banalne, ale tam, w tamtym miejscu pewne rzeczy są ważne. I to już wystarczyło, żeby ktoś był po prostu naburmuszony, chodził i od słowa do słowa dochodziło do różnych incydentów wtedy, nie? Po prostu presja, to otoczenie, to wszystko wywiera na człowieku pewne zachowania, bo jeżeli zaczynasz okazywać słabość, to po prostu cię nie ma. Nie przeżyjesz tego więzienia, bo albo ktoś cię pobije, albo po prostu, nie wiem, jakiejś depresji dostaniesz, czy czegokolwiek. Po prostu to jakby ten świat, który jest na zewnątrz, trzeba zostawić. Więzienie to jest tak jakby swoje miasto, które żyje swoim życiem. Tak? Często, jak rozmawiamy, wspominasz o tej słabości. Mam wrażenie, że wrażliwość gdzieś tam jest w tobie głęboko. I że to było przez to jeszcze bardziej trudne doświadczenie dla ciebie. Tak, bo w pewnym momencie ja naprawdę nie chciałem takim być. Ale to, że znalazłem się w miejscu, w jakim się znalazłem, przez własne wybory, nie mogłem być inny. Bo miałem taką świadomość, że jeżeli będę taki, jak ja chcę być, to nie dam rady tam przetrwać. Musiałem, po prostu wpadłem między wrony, musiałem krakać tak jak one. Bo nie było innej możliwości. I bardzo często gryzłem się ze swoim sumieniem, bo nieraz nie chciałem pewnych rzeczy zrobić, ale musiałem je zrobić. Bo wtedy okazało się, że jesteś cienki. I robiłem coś wbrew sobie. Zakładałem maskę i musiałem grać tak jak wymagała tego dana sytuacja. Z tych wszystkich ludzi, których byłem bardzo blisko, już praktycznie wszyscy nie żyją. Mój najlepszy wspólnik, z którym dokonywałem największych przestępstw i najwięcej z nich dokonywałem, to był taki człowiek, którego ja byłem za niego po prostu, jakby trzeba było wyjąć bym oko, bym mu oddał. Dzisiaj się odszedł wyrok 25 lat za morderstwo. Jeden wspólnik jest już degeneratem, a reszta po prostu poumierała. I te historie były różne. To są po prostu historie, każdy z nich ma inną historię, ale wszystkie były podobne do moich, dlatego że łączyło nas jakby te same życie, te same problemy, ten sam nauk, który po prostu degradował to życie. Z tych wszystkich wspólników, tak jak mówię, już wszyscy nie żyją, 2 osoby, tylko jeden jest degeneratem, można tak go nazwać, a drugi odsiaduje teraz 25 lat więzienia. Zabił swojego kolegę i mojego zresztą, przy libacji alkoholowej. Wbił mu nóż po prostu, gdzieś tam w klatkę piersiową i tak zginął. Ja w tym czasie siedziałem w więzieniu i tak z perspektywy czasu patrzałem, mówię, gdybym ja wtedy był z nim na wolności, to podejrzewam, żebym był z nim w tym samym miejscu, bo my zawsze wszystko robiliśmy razem, ale dzięki Bogu mi tam nie było. Dzisiaj jestem tu, on siedzi. Historię naprawdę, musiałbym po prostu gdzieś głębiej zajrzeć. Ja
mam taki czas, że ja po prostu wyparłem to wszystko. Nie chcę wracać do tych starych rzeczy, bo nie są to jakieś przyjemne historie, żeby się nimi chwalić. Jak je opowiadam, to opowiadam je tylko dlatego, żeby było to przestrogą dla kogoś innego. Bo już czym się można chwalić? Jakim ja byłem przestępcą? Mógłbym się zgonić to na wspólników, bo mnie sprzedali, tak? Ale to nie była ich wina. To były moje wybory. Dzisiaj ja wiem, że to ja wybrałem takie życie i konsekwencje musiałem, tak jak się mówi, jak naważyłeś piwa, musisz wypić sam, nie? Handlowałeś również narkotykami? Tak, handlowałem przez dość długi czas. Handlowałem heroiną, amfetaminą. Najczęściej na początku zaczynałem handlować we Wrocławiu na dworcu. To był polski kompot, tam go sprzedawałem. Później amfetaminą, to też już u siebie w mieście i wszędzie, gdzie tylko można było. Miałem dostęp do narkotyków, był taki czas, że sam produkowałem narkotyki, bo sam zacząłem je później ćpać. A żeby ćpać, no to trzeba mieć na to jakieś pieniądze, więc to się łączyło też z przestępstwami. No ale najlepszym wyjściem było po prostu samym produkować, a tą nadwyżkę zawsze się sprzedawało. Sprzedawało się innym ludziom. I też było to dla mnie takie, tak jak mówiłem, że te narkotyki po prostu w pewnym momencie mojego życia wyzuły mnie z jakichś wszelkich uczuć i dla mnie się człowiek nie liczył. I nie interesowało mnie to, że ja sprzedaję te narkotyki. Było tak, że wiele razy były takie sytuacje, że ludzie po tych narkotykach dostawali zapaści. I prawda jest taka, że nawet nie wiem, czy niektórzy z nich mogli tego nawet nie przeżyć. Po prostu odchodziłem, uciekałem, zostawiałem ich samych sobie. I powiem szczerze, że nie robiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia. Liczył się dla mnie wtedy tylko pieniądz, żeby ten narkotyk sprzedać. I to było dla mnie najważniejsze. Choć sam wiedziałem, że robię źle, bo wiedziałem, co narkotyki robią w moim życiu. Ale nie interesowało mnie to, że ktoś wynosi coś z domu, że okradają własne rodziny, żeby tylko mieć na te narkotyki. Po prostu miałem ludzi. I wiesz, jak masz dostęp do narkotyków i przychodzą do ciebie ludzie uzależnieni, to oni za te narkotyki dla ciebie są w stanie zrobić wszystko. Czyli masz ludzi po prostu w kieszeni. Ty tak jakbyś decydujesz o ich życiu. Dasz im albo im nie dasz. A człowiek, gdy jest na głodzie, jest w stanie zrobić wszystko, żeby ten narkotyk zdobyć. I tak było, że ludzie robili różne rzeczy. Co tylko co zapragnąłem, to byli w stanie mi przynieść, czy zrobić dla mnie, bo ja tak sobie zażyczyłem. Najgorszą moją bolączką było to, że urodziła mi się córka i ja przez te narkotyki, no gdzieś tam była koło mnie, ale ja nigdy nie mogłem być dla niej na przykład ojcem. Choć bolało mnie to, ale narkotyki były dla mnie po prostu ważniejsze. Nigdy nie byłem dla niej ojcem takim, wiesz, stricte ojcem, nie? Biologicznie, okej, spłodziłem to dziecko, je miałem. Ale, wiesz, bolała mnie taka jedna, zabolało mnie to, ja myślałem, że wtedy po prostu pęknie mi serce. Bo cały czas siedziałem w tych zakładach karnych z tymi przerwami krótkimi, które gdzieś tam miałem. I moja mama zawsze przywoziła moją córkę do więzienia. Jak była małe dziecko, zawsze sadzałem ją na kolana. I ona mnie się pyta, mówi, tatuś, mówi, gdzie ty jesteś? Ja mówię, wiesz, córko, mówi, jestem w pracy. I wiesz, tak lata lecą, dziecko dorasta. I któregoś dnia mama mnie przywiozła znowu na widzenie. On tak siadła mi na kolanach. I mówi, wiesz co, tato, mówi, ty chyba nie jesteś w pracy. Ja mówię, a gdzie? Mówi, w pracy jestem. Nie, mówi, ty chyba jesteś w więzieniu, mówi, bo to jest tyle krat i policjantów. Ja myślałem, że wtedy po prostu pęknie mi serce, że... I wiesz, i bałem się takiej jednej rzeczy, że kiedyś jak moja córka dorośnie, że powie mi, stary, weź pędź, gdzie ty byłeś? Jak ja ciebie potrzebowałam, gdzie byłeś, jak mówiłam, tato, jak zaczynam chodzić, jak zaczynam dorastać. I zawsze się tego bałem, że po prostu
że własne dziecko nigdy by nie chciał mnie znać. Macie teraz kontakt? Tak. Mamy teraz kontakt. Córka jest w Niemczech, mam już troje wnucząt. I gdy jej o tym powiedziałem kiedyś, jak spotkaliśmy się, jak ja wyszłem z więzienia, przyjechała do Polski, już jako dorosła osoba, ja jej o tym powiedziałem, to ona na mnie krzyczała. I powiedziała mi, żebym nigdy tak nie mówił. Bo ona nigdy o mnie nie myślała. Dzisiaj mam dobry kontakt. Córka mieszka w Niemczech, ma w miarę poukładane życie. Mam troje fajnych wnucząt. Ale to był dla mnie taki strzał po prostu. Ale i zobaczysz, i to nie zmieniło mojego życia jeszcze w tamtym czasie. Nadal tkwiłem w tym, co tkwiłem. Mimo tego, że gdzieś tak bardzo mnie to bolało. I chciałem zmienić to swoje życie, ale już w pewnym momencie po prostu już nie mogłem. Ja już tak daleko w to weszłem, że ja nie mogłem się z tego uwolnić, nie mogłem się z tego w ogóle wyrwać. I też po części myślę, że bałem się takiego normalnego życia, nie wiedziałem, czy sobie poradzę. Te odsiadki w tych więzieniach też i ta nienawiść do tego całego systemu, do tego, że wszyscy na mnie już patrzą jako skazanego, jako recydywistę. Ja miałem u siebie w mieście bardzo złą opinię, jak oni słyszeli tylko moje nazwisko, czy tam moją ksywę. To już w ogóle nikt nie chciał gadać, bo to wiadomo, to Robal, to on już jest skazany, to jest degenerat, z niego już nigdy nic nie będzie. Budziłeś postrach? Myślę, że tak, że w wielu, wielu miejscach ludzie by się naprawdę bali. Prokurator nigdy już ze mną nie chce, zresztą ja nigdy się na policji nigdy się nie przyznawałem. Choć mogłem być bity i nigdy się nie przyznawałem. Prokurator, jak gdzieś mnie policja zatrzymywała, to prokurator nawet ze mną już nie chciał rozmawiać. Wystarczyło mu tylko moje nazwisko i dowody, które zebrali. I nawet nie było mowy, żeby jakakolwiek rozmowa. Zresztą ja nawet nie chciał, bo ja miałem taką postawę jeszcze wtedy buntowniczą do tego całego systemu sprawiedliwości, że sam bym z nimi nie chciał rozmawiać. Ale po prostu moje nazwisko już było tak wyrobione, że wystarczyło moje nazwisko i to już. Wystarczyło do tego, żebym poszedł siedzieć z powrotem. Myślę, że budziłem postrach. Wiesz, powiem ci taką jedną sytuację z swojego życia, gdy miałem takiego swojego wspólnika, który mnie woził. Ja nie miałem prawa jazdy, a nie chciałem jeździć też pod wpływem narkotyków. Zresztą mnie rozwalcie, woził się towar i nawet przy kontroli policji, żeby ten kierowca był normalny, to miałem takiego wspólnika, któremu praktycznie kupiłem auto, dałem mu kluczyki i on miał być na każde moje zawołanie. Gdzie chcemy jeździć, to gdzie ja chcę jechać, on ma być na telefon. Mógł sobie tym autem jeździć, gdzie chciał, do dyspozycji je miał, ale miał być na każde moje zawołanie. Po prostu, gdy ja potrzebowałem jechać, on musiał przyjeżdżać i mnie wozić. I po prostu mnie przekręcił. Przekręcił mnie tam na jakąś kasę. I gdy przyszłem do domu i weszłem tam do jego domu, tam była jego dziewczyna. Gdy mnie zobaczyła, to zemdlała, bo ona wiedziała już, po co ja przyszłem. Już wiedziała, słyszała o mnie, co ja robiłem kiedyś i wiedziała, jaki potrafi być bezwzględny w takich sytuacjach. Po prostu zemdlała ze strachu, jak mnie zobaczyła, że ja przyszłem tam. A wiedziała, po co przyszłem. I ona też wiedziała, że on tych pieniędzy nie ma. I wiedziała, co jego czeka. Co wtedy się wydarzyło? Zabrałem go i wywiozłem go do lasu. A nikt, kto wraca z lasu, nie jest cały, o ile z tego lasu wraca. Jak byś mógł określić żal, który czujesz w sobie za swoje ofiary? Wiesz co, ciężko jest znaleźć na to słowo. Ja myślę, że wiele rzeczy ze swojego życia po prostu musiałem wyprzeć i po prostu do nich nie wracać. Ale wiem jedną rzecz, że dzisiaj już nie naprawię tych rzeczy, które zrobiłem, bo nie jestem w stanie ich naprawić.
Nie ma takiej możliwości. Czasu nie cofnę. Większość z tych ludzi nie jestem nawet w stanie przeprosić. Bo często już ich nie ma, po prostu oni też albo pomierali, albo siedzą w więzieniach. A tych, których mógłbym przeprosić, gdybym mógł się z nimi spotkać, na pewno bym to zrobił. I może ktoś będzie oglądał ten film kiedyś i jeżeli kogoś skrzywdziłem, to naprawdę szczerze przepraszam, że zrobiłem to, co zrobiłem. A żal jest. Często nieraz, gdy leżę i tak rozmyślam nad tym swoim starym życiem, tak naprawdę z czego zostałem wyrwany, a tak naprawdę z czego wyrwał mnie Bóg, bo to też nie było, to nie ja sam zmieniłem swoje życie. To naprawdę jest mi wstyd, że to wszystko robiłem, że byłem w stanie się tego wszystkiego dopuścić. Ale naprawdę, wtedy byłem takim człowiekiem, jakim byłem i nieraz próbowałem zmieniać to swoje życie. Ale nie byłem w stanie, nie potrafiłem, nie mogłem. Nie mogłem znaleźć jakiegoś punktu zaczepienia, znaleźć jakąś nadzieję w swoim życiu. Taką nadzieję, która mi pozwoli uwierzyć w siebie i że to życie może być jakiekolwiek inne. Ja już po prostu tak mówię, chciałem sobie układać życie po swojemu i mówię, jestem przestępcą, tyle lat przesiedziałem, już nic się w moim życiu nie zmieni, więc stanę się doskonalszym przestępcą. Czy jak teraz spoglądasz na to wszystko z perspektywy czasu, na siebie w tamtym miejscu, to czy wtedy też byłeś tak trochę rozdarty pomiędzy te dwa światy, pomiędzy świat dobra tak, i zła? Byłem rozdarty, bo nie chciałem takim być. Jak powstaje nowy człowiek? Jeżeli chodzi o moje życie, to moje życie naprawdę zmieniło się w ponadnaturalny sposób. Ja tak jak mówiłem wcześniej, że zawsze chciałem zmienić swoje życie, ale nie miałem jakiejś nadziei, że to życie może być zmienione i nie miałem się czego uchwycić. Nie wiem, jakiejś siły wyższej, czy Boga, czy ktoś, żeby mi pomógł. Często o tym rozmawiałem. I gdzieś tak w głębi swojego serca ja zawsze miałem pragnienie zmienienia tego życia, bo takie życie, ono jest męczące. Ono się może wydawać fajne, ale to jest tylko pozór fajnego życia, bo żaden przestępca nie ma pokoju w swoim życiu, bo tak naprawdę to jest później tylko życie w strachu przed tym, że wiesz, 6 rano słyszysz dzwonek. A jak 6 rano i nie umówiłeś się z nikim, to wiesz, że na pewno to jest policja. I wiesz, i to jest życie cały czas uciekania, żeby cię nie złapali, żeby po prostu pewne rzeczy nie wyszły na jaw, czy to przestępstwo wyjdzie, czy nie wyjdzie na jaw. Czy wiesz, jak się robiło pewne rzeczy, to później się zastanawiałeś, czy ktoś cię nie zastrzeli, czy jakaś konkurencja nie przyjedzie, czy ty może nie zostaniesz wywieziony do lasu, bo robiło się różne rzeczy, różne przekręty, różne wałki. I nieraz się człowiek narażał ludziom, którzy byli wyżej postawieni. I człowiek cały czas chodził w takim strachu i to życie już w pewnym momencie zaczyna męczyć. I już nie cieszy cię to, że masz pieniądze, że stać cię na pewne rzeczy, że wiesz, że masz ludzi w kieszeni, że masz niby jakąś tą władzę, ale to są tylko pozory, to są takie jakieś rzeczy, które nie dają ci tak naprawdę, nie zaspokoją tej wewnętrznej pustki, którą myślę ma każdy człowiek i którą miałem też ja, bo mi właśnie tego czegoś brakowało. I którymś rokiem z kolei, gdy mnie zamknęli, miałem takiego fajnego wychowawcę w zakładzie karnym. Myślę, że to był taki wychowawca naprawdę z powołania, człowiek, który dostrzegał potencjał w pewnych ludziach i dostrzegał, tak się potrafił zajrzeć głębiej w człowieka i widział, że niektórzy ludzie się z tym męczą, że chcą zmiany tego życia i zaoferował mi wyjazd do zakładu karnego, do tam był zakład karny dla też recydywistów, ale tam był też oddział dla osób uzależnionych i z tego względu, że ja jako uzależniony od narkotyków, to mówi, ja cię tam skieruję, mówi, tam jest bardzo fajny oddział, mówi i pojedziesz tam. I do tego zakładu karnego zaczęli przyjeżdżać, w tamtym czasie wydawało mi się jacyś dziwni ludzie, dla mnie troszeczkę zwariowani, ale
Jedyne, co mnie w nich tak zainspirowało, to, że oni wiecznie przychodzą i są uśmiechnięci i zadowoleni z życia. A ja tak chciałem być, tak chciałem się cieszyć życiem. I mówię, tak mi to mówię, co jest? I miałem takiego bardzo dobrego kolegę, taki mój dobry wafel. I ja znałem go z wcześniejszych odsiadek i wiedziałem, jaki to był człowiek. To był też taki bardzo bezwzględny przestępca. I on zaczął chodzić na spotkania do tych ludzi. Ci ludzie to byli po prostu chrześcijanie. Tak się oni wtedy nazywali. I ja gdzieś nie byłem tak ukierunkowany też na to chrześcijaństwo, bo być może byłem tak trochę zrażony tą całą religią, tymi wszystkimi otoczkami. Widziałem tak troszeczkę tego fałszu w tym wszystkim. Ale ci ludzie mnie właśnie zainspirowali, że oni zawsze przychodzą, tacy są zadowoleni z życia, cieszą się tym życiem. I ten Krzysiek zaczął chodzić do nich na spotkania. I ja zacząłem go obserwować i widziałem, jak jego życie zaczęło się zmieniać. A tak jak mówiłem, znałem go i wiedziałem, jaki to jest bezwzględny człowiek. Że on też naprawdę z ludzkim życiem się nie liczył. On potrafił robić rzeczy, które nawet nie chciał mu o nich opowiadać. I jego życie się zaczęło zmieniać. Przestał przeklinać, przestał palić papierosy. I któregoś dnia mówię, Krzysztof, powiedz mi, co się stało, że twoje życie tak się zmieniło? Co zmieniło twoje życie? On mówi do mnie w ten sposób, wiesz co, mówi Jacek, przyjdź na spotkanie, mówi, to ja ci opowiem nie co, ale że kto zmienił moje życie. Zacząłem płakać po prostu jak malutkie dziecko. I tak jakby mi cały film przed moimi oczami przeleciał. Ja widziałem te wszystkie przestępstwa, które popełniłem. Widziałem płaczącą moją matkę, która płacze i się za mnie modli. Widziałem te wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem. I po prostu na tych kolanach zacząłem wyznawać przed Bogiem wszystkie swoje grzechy, które popełniłem. I wiesz, i po tym wszystkim, tak jakby wiesz, nie było nic spektakularnego. Wiesz, ziemia się nie zaczęsła, zasłony się nie poruszyły. Ale ja poczułem coś takiego, że jakby zdjął ze mnie ktoś, nie wiem, tonę jakiegoś ciężaru, który miałem na plecach. Po prostu taką ulgę, taką wolność w tym wszystkim, że po prostu ja płakałem i to nie był taki, to był i taki płacz przeplatany z takim żalem, ale z taką radością, bo poczułem niesamowitą ulgę. I rano, gdy pamiętam, gdy poszłem już do celi, rano, gdy się obudziłem i gdy wyszłem na dwór, na spacer i po prostu mnie zamurowało. Jakie to niebo jest piękne. Spojrzałem na trawę, mówię, jak ta trawa cudnie wygląda. I słyszałem śpiew ptaków. Mówię, Boże, jak te ptaki pięknie śpiewają. I wiesz, przez całe życie przecież to widziałem. Widziałem niebo, widziałem trawę. Słyszałem te ptaki, bo jak otwierałem okno z celi, to słyszałem, jak one ćwierkają. Ale wtedy ja usłyszałem je inaczej. Po prostu tak jakby był, jakbym się stał innym człowiekiem. I wiesz, i od tamtego momentu przestałem przeklinać. W ponadnaturalny sposób zostało mi to zabrane. Przestałem przeklinać, przestałem być jakikolwiek agresywny. Zacząłem się w ogóle cieszyć życiem. Zacząłem po prostu, tak jakbym na nowo zaczął żyć. Wiesz, jakiś czas temu rozmawiałem z innym skazanym, Sebastianem. Widziałeś ten wywiad? Tak, widziałem. On też opowiadał o podobnej przemianie. Zastanawiam się, czy... No właśnie, czy widziałeś więcej takich przemian ludzi tak, w więzieniu? Tak. Znałem bardzo wielu ludzi, bo później, gdy wyszłem z zakładu karnego, my też służyliśmy w zakładzie karnym, jeździliśmy tam też z Ewangelią, właśnie z dobrą nowiną dla ludzi, którzy są bez nadziei. I widziałem przemiany ludzi, o których nigdy byś nie pomyślał, że mogą być zmienieni. Jacek, udało ci się pojednać z ojcem? Nie. Zmarł jak ma wizję. Nie zdążyłem dojechać. Dostałem przepustkę właśnie w zakładzie karnym w Łowie, a już byłem przemieniony człowiekiem. Dostałem telegram, przyszedł, że mój ojciec zachorował. Napisałem o przerwę kary. I w ten dzień, w którym miałem jechać, nie mogłem wyjechać, mówię, że bo to było daleko, 300 km od mojego miejsca zamieszkania, miał ktoś po mnie przyjechać. I powiedziałem, że przyjadą po mnie jutro, więc jutro to pewnie pojadę. I w tą noc ojciec zmarł.
Mama mi zawsze mówiła, że ojciec miał raka i leżał nieprzytomny. Nie mógł już mówić, bo miał intubowany, bo miał rurkę w gardle. Nie mógł nic mówić, ale zawsze prosił o kartkę. I na tej kartce zawsze pisał, gdzie jest Jacek. I nie zdążyłem się z nim pożegnać. Jacek, twoja przemiana doprowadziła cię dzisiaj do miejsca, w jakim jesteś, do niesamowitego wręcz miejsca. Jesteś kierownikiem w domu dla bezdomnych mężczyzn. Tak, jestem kierownikiem w domu dla bezdomnych mężczyzn w Mirosławicach Górnych. Ja wierzę, że stało się to dlatego, że Bóg przemienił moje życie. Ja wierzę to, że to jest po prostu moje powołanie i dlatego tutaj jestem. To, że tutaj jestem, też nie było przypadkiem, bo tak jak mówiłem, moja żona ma podobne przejścia. Też była osobą, która przez 15 lat brała narkotyki. Doświadczyła też niesamowitych rzeczy takich naprawdę z dna. Ona była również bezdomna przez narkotyki. To wszystko zostało odzyskane. Gdy wyszłem z zakładu karnego, tak naprawdę ja nie miałem dokąd wrócić, bo nie miałem. Wszystkie drogi sobie popaliłem. Może i mama by mnie przyjęła, ale ja nie chciałem, bo mama się już, myślę, bała trochę też. Bo mam jeszcze też brata, który już sobie ułożył życie i oni się bali, że jak ja wrócę z powrotem, to po prostu będę takim samym człowiekiem, jakim byłem. I nie za bardzo też tam chciałem, także po prostu nie miałbym za bardzo gdzie wrócić. Ale w zakładzie karnym, gdzie siedziałem, to też przyjeżdżała właśnie taka wspólnota z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Przyjeżdżali tam na usługi właśnie też. I ja postanowiłem, że po prostu zostanę w, że oni mi jakoś w jakiś sposób pomogą znaleźć mieszkanie i żebym był przede wszystkim w tej wspólnocie, w tym kościele. I gdy złożyłem swoje świadectwo, opowiedziałem o swoim życiu, jak ono kiedyś wyglądało, jak Bóg je zmienił, to pierwszą osobą, która do mnie podeszła, to była właśnie moja obecna żona. Po 4 miesiącach byliśmy małżeństwem. I nasze pragnienie później z żoną było właśnie też, żeby służyć ludziom. I pojechaliśmy z Asią do naszych znajomych, do Zielonej Góry. Oni tam otworzyli też taki ośrodek dla ludzi bezdomnych. I tam do tego ośrodka przyjechał właśnie dyrektor tego miejsca, prezbiter Stanisław Cieślar, i mówi, że jest potrzeba tutaj ludzi do takiego miejsca. I przyjechaliśmy tutaj, obejrzeliśmy to, a wcześniej mieliśmy też różnego rodzaju propozycje w innych miejscach i jakoś nie czuliśmy, że to jest to. Ale przyjechaliśmy tutaj i obydwoje poczuliśmy, że to jest to miejsce, że to jest tu. Ale jeszcze przez miesiąc czasu żeśmy zwlekali z decyzją i tutaj przyjechaliśmy. Praca nie jest łatwa, ale ta przemiana, która zaszła w moim wnętrzu, w moim sercu, tą miłość, którą ja doświadczyłem od Boga, ona jest na tyle duża, że mogę się tą miłością dzielić z innymi ludźmi. Ci ludzie, którzy tutaj przebywają, też są po jakichś różnego rodzaju przejściach. Każdy z nich ma jakąś swoją historię i różne rzeczy wydarzyły się w ich życiu. I najczęściej nie były to jakieś rzeczy miłe i przyjemne. Wiele rzeczy, które wydarzyło się wśród tutaj tych ludzi, którzy są, to są rzeczy tak naprawdę tragiczne. To są jakieś ludzkie tragedie, które oni przechodzili i to doprowadziło do tego, że znaleźli się w miejscu, w którym się znaleźli. Najczęstszą taką ucieczką to jest alkohol. I wielu ludzi myśli, że to rozwiąże ich problem. Nie wiedząc o tym, że tak naprawdę ten alkohol ten problem jeszcze pogłębia, bo nigdy żadne używki, ani alkohol czy narkotyki, cokolwiek by to nie było, nigdy nie rozwiąże problemu. Bo to jest tak, wiesz, to jest na takiej zasadzie, jakby pękła ci rura, a ty byś wycierał wylewającą się wodę zamiast zatkać rurę, tak? I to nigdy nie pomaga. I nie jest to wcale łatwa praca, tak? Dlatego, że to są też różne charaktery, ludzie są po przejściach i trzeba naprawdę wiele wrażliwości. My tu mamy na przykład człowieka, który jest pampersowany, tak? Ktoś go kiedyś przywiózł 14 lat temu i tak go zostawił. I on nie ma gdzie pójść, nie ma gdzie wrócić. I teraz na przykład ja się nim zajmuję, tak? Bo on nie da się nikomu innemu przebrać. U was jest tylko dwójka tutaj? Tak, tylko dwie osoby. We dwoje
Tak. Z żoną panujecie nad tą całą sytuacją, która się tu rozgrywa? Tak. To jest ciężka praca. Jest. Jest ciężka. Jest też nieraz i płaczemy wieczorami. I może nie płaczemy nad naszą niemocą, tylko płaczemy nad czymś innym. Nad tym, że jest też jakieś grono ludzi, którzy tak jakby nie chcieli tej pomocy. Tak? Coś im oferujemy, ale po prostu ja myślę, że bezdomność jest jakąś chorobą, która powoduje to, że ludzie rozkochują się w tej swojej bezdomności i myślą, że uważają, że już nie trzeba zmieniać tego swojego życia. Po prostu jest im w tym wszystkim dobrze. Często, gdy kończę wywiad ze swoimi rozmówcami, pytam się, czego można im życzyć, a czego Jackowi tak do pełni szczęścia brakuje? Czego mi brakuje do pełni szczęścia? Myślę, że jeżeli chodzi o tą służbę tutaj, to na pewno wytrwałości. Na pewno trzeba wytrwałości, bo tak jak mówiłem, nie jest to wcale lekka praca. Nieraz trzeba się i popłakać, nieraz trzeba zacisnąć zęby i pewne rzeczy znieść w pokorze, w łagodności. Myślę, że naprawdę tej wytrwałości w tym wszystkim. Jacek, życzę Ci tej wytrwałości, ile tylko jej potrzebujesz. Dziękuję Ci za nasze spotkanie, dziękuję Ci za tą szczerość i otwartość, to, że podzieliłeś się tą historią ze mną. Dziękuję też.